Witam państwa, już witam naszych gości. Anna Kwiecień Prawo i Sprawiedliwość, Witold Tumanowicz Konfederacja. No to muszę zapytać państwa na początek, czy państwo są fanami oglądania tych sztabów kryzysowych, które się odbywają zwykle rano i zwykle koło 18, czy później we Wrocławiu. No z całą pewnością nie jest myślę, że tutaj odpowiem i za kolegę ale na pewno odpowiadam za siebie, że nie jestem fanką tych... Ogląda pani, oglądałam we wtorek pani redaktor z zażenowaniem. Przyglądałam się temu, jak zachowuje się pan premier. Jak ruga podwładnych, jak no, stara się tutaj grać takiego twardziela. No właśnie, nie podoba się pani, że premier pani kraju jest takim twardym facetem, którego nic tam nie ruszy i po prostu rządzi? Pani, pani redaktor, takie, na takich sztabach podejmuje się różne decyzje. Tam sztab jest po to, spotkają się ci ludzie, żeby wymieniać różne informacje, żeby rodziły się z tego jakieś rozwiązania, które są dobre dla społeczeństwa. I z reguły tak jest, że właśnie tak wyglądają wszelkiego rodzaju sztaby, a potem wychodzi się do społeczeństwa i mówi się już jakąś przekazuje się jakieś oficjalne ustalenia, informacje, decyzje. I tak z reguły to wygląda. Natomiast. Nie podoba się pani, że Premie jest taką otwartą kartą, że może pani wszystko zobaczyć, że nie ma nic do ukrycia, nie, nawet zupy jest... odgosi. Pani redaktor, to jest tragikomiczne i my doskonale wiemy, że po prostu to, co oglądamy, to jest po prostu żenujące. To łajanie tych ludzi. Oni są, myślę, bardzo zestresowani i nawet chyba tak to wygląda, że zastanawiają się, co mogą powiedzieć, czego nie mogą powiedzieć, bo jednak cała Polska ich ogląda. Więc ym, cały ten sztab po prostu nie ma tego kluczowego elementu czyli naturalnej burzy mózgów, która powinna być ale ona powinna być po prostu za zamkniętymi drzwiami. To jest jakiś spektakl dla ludzi. Myślę, że y, może są osoby, które się y, dadzą na to nabrać, ale każdy już dzisiaj wie, że to jest po prostu nienaturalne i... I żałosne po prostu. Gdyby naprawdę chciał premier się zachowywać profesjonalnie, to powinien zaprosić te osoby i powinni po prostu, tak jak powiedziałam, porozmawiać w cztery oczy, co się udało, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy komunikować z ludźmi, jak powinniśmy, że tak powiem, zarządzać tym wielkim kryzysem, tym wielkim dramatem, a nie urządzać spektakle żałosne. To jest spektakl? Ewidentnie to jest spektakl. Znaczy, pierwszą osobą, którą Donald Tusk powinien złajać, to chyba siebie w lustrze za to, że tak późno podjął jakiekolwiek działania. No już w piątek przecież mówił o tym, że tak naprawdę nie, nie ma powodu w dół pokoju. Do I nadal Ktoś nie ma sobie usłyszał. nic do zarzucenia. No właśnie, a to chyba właśnie jedna z kluczowych rzeczy, która się no te, ta opieszałość różnych decyzji, choćby na przykład z, brak spuszczenia wody ze zbiorników, które no przecież mogły Woda przyjąć dzięki temu na więcej. Suszy, Mogły być, no sytuacja już meteorologiczna była znana wcześniej była już e, alarmowana, Czesi alarmowali. E, no kwestia oj, w ogóle pogodowa oj, też oj, już była Oj, znana. to widzę, że nie ogląda pan tych sztabów no, gości e, regularnie, bo jednak na e, jednym z ostatnich sztabów bardzo łajał e, przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że to oni. że no, tak. go wprowadzili w błąd, tak Rozumiem No tak, jak, tak, że, tak jakby. No, oczywiście, że sytuacja będzie teraz taka, że Donald Tusk będzie robił absolutnie wszystko, żeby pokazać, że jest, że ma wszystko pod kontrolą, a wszystkie jego decyzje były, były słuszne i nawet nie ma nie ma naprawdę takiej odwagi cywilnej powiedzieć przepraszam za to, co zrobił, no choćby. Ale tak to nie, nie zmarzę odpowiedzialności za te opieszałe decyzje, to, że stan klęski żywiołowej został dopiero wprowadzony w poniedziałek, kiedy już tak naprawdę alarmujące i katastroficzne wydarzenia już się działy już w weekend. Więc naprawdę to jest moim zdaniem nie do obrony i naprawdę żaden serial w postaci tego typu sztabów kryzysowych na pewno tego nie zmarzę. Co więcej, naprawdę warto tutaj o tym wspomnieć, że jeśli chodzi o sztaby kryzysowe, to jednak powinny się odbywać za zamkniętymi drzwiami. To są naprawdę jednak delikatne rzeczy do ustalenia. Natomiast oczywiście ustalenia takich sztabów powinny być na przykład komunikowane. Po każdym, po każdym tego typu sztabie powinny być szczegółowo komunikowane ustalenia takowych, no bo żeby ta komunikacja była oczywiście jak najszersza, żeby ludzie też wiedzieli, co robić w sytuacji zagrożenia, a nie tak jak teraz, że jest ogromny chaos. Nie no, jak ja zobaczyłam na tym przedwczorajszym sztabie, że o siódmej rano, to już było po siódmej, bliżej ósmej, premier dowiaduje się, że Tauron dokonał niekontrolowanego zrzutu wody w nocy, co zaburza generalnie te modele, modele policzone stanów wody, a co się z tym wiąże, no może dojść do kolejnych zalań i tragedii. No to sobie pomyślałam, świetnie. I on ochrzania po prostu kogoś tam że no, jak to się mogło stać, no te spółki, no to będziemy tutaj dyscyplinować, czy jak to tam powiedział, porządkować. Z, z, z... No ja, ja myślałam, że o takich rzeczach to po pierwsze to się nie wydarzy, a jeśli to już premier wie parę godzin temu, kiedy to się wydarzyło, a nie dowiaduje się dopiero na sztabie od szefowej Wód Polskich. Pani, Pani redaktor, szanowni państwo, a mnie osobiście to najbardziej zszokowało to, co wczoraj się wydarzyło. To, że komisarz w Unii Europejskiej ujawnił, że Polska tak jak inne państwa Europy Środkowej od 10 była alarmowana i informowana ten o system tym, system Kopernika. Tak, tak, ten system poprzez system Kopernikus. To jest system zresztą tak zwanej też zwrotnej informacji. Że, że po prostu nadchodzi kataklizm, nadchodzi kataklizm i przez ten czas nic nie zrobiono. Mało tego, tego 13 Donald Tusk wyraził, że te prognozy pogody nie są nazbyt no, alarmujące. To prowadziło go MGW w błąd. No, ko to tak kompletnie mówimy. jakby No co mieliście w tych swoich pogodach tam mówić? No, pa pani redaktor, no to pokazuje, że Ja myślę, że ten komisarz, który to powiedział, tak? To, że on nie wiedział, że Donald Tusk powiedział, że tej, tej wypowiedzi ja, nie, Donalda ja nie, Tuska z 13 września nie zna i dlatego to powiedział, no bo wkopał tego Donalda Tuska niestety. No on przede wszystkim nie tylko kierował ten przekaz do Polski, on kierował także tak, do tak. innych państw, więc moim zdaniem on nie mógł powiedzieć yy, coś. Co by się nie wydarzyło. No, on powiedział po prostu literaturę faktu. Od 10 alarmowaliśmy wszystkie państwa zagrożone wielką powodzią o tym, że ta powódź nadchodzi. Mało tego powiedział coś bardzo istotnego. Jest taki unijny mechanizm obrony ludności który polega na tym, że państwa występują do Unii Europejskiej nie o wsparcie finansowe, bo tu jest inny mechanizm tzw. solidarności, ale o tym mechanizmie, o którym mówię, to on wspiera w wyposażenie techniczne, to znaczy w sytuacjach powodzi, to tam różnego rodzaju pompy, sprzęt, no wszystko to, co jest potrzebne od strony technicznej i komisarz powiedział, że tylko Czechy wystąpiły o to. Polska nie wystąpiła, a przecież co słyszymy od ludzi? Brakuje wszystkiego. Od zwykłych rękawic, łopat, po, y, prosi się o wodę butelkową, ale przecież są cysterny. Jest no, szereg, tysiące rzeczy w, takiej, y, w takich sytuacjach jest y, potrzebne. I oczywiście. Polska, nie wiem jacy urzędnicy zaniedbali tą sprawę, że nie wystąpili o to, o to wsparcie, ale moim zdaniem powinniśmy skoro jesteśmy w no chyba Unii na Europejskiej. Europejskiej. jednak. Tak występuje no, się o coś takiego. Tak tak na, na, No ale to mówię o urzędnikach rządowych, ja nie mówię o samorządowych urzędnikach. Mhm. Mówię o y, polskim rządzie, który powinien wystąpić y, i poprosić, o wsparcie w takiej sytuacji. No ale sytuacji. pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, że wyciśniemy ile się da, bo premier powiedział, żeby wycisnąć ile się da. Znaczy, trzeba powiedzieć też... Że... Coś optymistycznego mimo wszystko, no. że ludzie się też e, organizują sami. I to, Ale to jest doskonale, bardzo doskonale. No. To widać to, że naprawdę jest wśród narodu dużo serca, które no, też objawia się i fizyczną pomocą, i materialną pomocą. Ludzie jeżdżą, skrzykują się. Nasi znajomi nawet, gdzie się nawet w internecie organizowali 10 osób, nagle okazuje się, że kilkadziesiąt osób się zgłosiło do tego, żeby jechać, jechać tam pomagać. Ale naprawdę jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, dlatego, bo jest naprawdę na, na przykład kwestie z, różnego rodzaju zwolnienia z opłat. Na przykład z opłat e, zwolnienie z podatku od darowizn. Przecież są, na przykład e, bardzo długo dopiero ostatnio zostało zwolnione e, transporty zostały zwolnione z opłat e, etol, który, gdzie, gdzie pomoc na Ukrainę była zwolniona a przez długi czas jednak tej powodzi ciągle naliczana była, była ta opłata. Na szczęście e, bodajże wczoraj bądź przedwczoraj w końcu udało się pod presją także e, i tą opłatę tutaj znieść. Naprawdę jest wiele rzeczy, które można byłoby jeszcze tutaj w tej kwestii Kwestii zrobić, i przede wszystkim, żeby Państwo też nie przeszkadzało w tym, bo kwestia obrony cywilnej, której po prostu nie mamy obecnie, to jest coś, co, co trzeba załatwić, tym bardziej, że Polacy naprawdę są chętni by pomagać. I w tego typu sytuacjach naprawdę można byłoby to dużo bardziej sensownie i systemowo po prostu organizować. Wiecie, co ja słyszałam, ale nie wiem na ile prawdziwa jest ta informacja, choć człowiek, który ją przekazywał, wydaje się być bardzo wiarygodny, że podobno ochotnicze straże pożarne nie są angażowane no, tak jak mogłyby być zaangażowane bo mają te pisowskie wozy i dlatego nie, nie, ten rząd nie chce skorzystać z tych pisowskich wozów z funduszu sprawiedliwości no bo skoro walczy z funduszem sprawiedliwości to nie będzie korzystał z pisowskich wozów no to już by była karykatura ale pani, państwa. pani redaktor nie Jeśli szczerze, to tak prawda. jest dostajemy informację że jest bardzo wielu chętnych ochotników straży pożarnej i oni się pytają, dlaczego nie możemy pojechać, dlaczego nas tam nie, y, nie wzywają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę zauważyć. My mamy 30, bodajże 35 tysięcy strażaków w Państwowej Straży Pożarnej, ale praktycznie mamy 600 tysięcy strażaków w Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 220 y, przeszkolonych. Y, I gdybyśmy... W takiej sytuacji, gdzie mamy dzisiaj jedną czwartą samych strażaków zaangażowali, bo oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że wszystkich nie możemy, no ale skoro mamy jedną czwartą mniej więcej Polski zagrożonej taką powodzią i gdybyśmy zaangażowali taką ilość, to myślę, że dużo łatwiej i dużo szybciej postępowałyby różne prace. A proszę mi wierzyć, w pierwszym dniu. W pierwszych dniach y, raptem 700 strażaków y, zawezwano do pomocy. No to, to, jest, to jest kropla w morzu potrzeb. Do tego dochodzi 100 tysięcy policjantów, bo tylu mamy. Do, to, do tego dochodzą wojska obrony terytorialnej. Więc widać ewidentnie, że ta władza y, nie potrafi zorganizować tej pomocy, nadzorować jej, y, przygotować się, bo y, łatwiej zapobiegać niż potem likwidować. Przecież pani redaktor, gdyby przez te trzy dni, te trzy dni... 10, 11, 12, Polacy wiedzieli, że muszą się przygotowywać do tej gwałtownej powodzi. To wielu z nich by na przykład zabezpieczyło swoje samochody, odstawiło w miejsca, tak, gdzie samochody. Można samochody. było, wiele można było wiele tego, Dokładnie, wiele sprzętu można by było przenieść na y, y, górne kondygnacje i tak dalej, i tak dalej. No, można było się zacząć przygotowywać do tego y, kataklizmu. Natomiast prawda jest taka, że przez te trzy pierwsze dni niewiele się chyba wydarzyło, chyba tylko ci samorządowcy, którzy mieli, mm, mieli że tak powiem, jakieś swoje indywidualne e, informacje. A y, wypowiedź pana y, premiera, no, myślę, że na stałe się zapisze i my musimy się w przyszłości dowiedzieć, jak to się stało, że od tego dziesiątego Polska nie była przygotowywana do, tej, do tego dramatu. Jak to się stało, że... Może premier nie chciał straszyć. Że e, przede wszystkim zbiorniki, żarty, te zbiorniki, już kończę, że te zbiorniki nie zostały opróżniane, e, tylko tam woda napływała, gromadziło się, nie wiem, może należało cały czas, mieli nadzieję, że będą e, tą teorię o, o tej suszy jeszcze bardziej wzmacniać, bo powiedzmy sobie szczerze, są... E, tacy, dla których wygodnie ja rozumiem, by to było. Ja rozumiem, ale już teoria padła, woda po, poszła i tak. po prostu już o, o zmianach klimatu mogą mówić i to, i to jakby y, mówią, ale jeszcze jedna rzecz mnie... Osobiście tak dojmuję, że premier nasyła służby na tych, którzy opowiadają pewnie czasem być może nieprawdziwe informacje, ale że tam służb nie ma, że szabrownicy są, a nie było ich aż tylu albo nie było, tak? I on po prostu nad, zajmuje się czymś takim, że każe tam wysyłać służby i to, i to generalnie weryfikować, i tutaj nie wolno szerzyć tej dezinformacji. Oczywiście, że ona nie jest pożądana, ale wydaje mi się, że to już jest sprawa wtórna w tej chwili. Ale to nie jest dezinformacja. No, mamy konkretne filmy, no, które pokazują. Tak, tak, że ale że to szabrownicy... akurat tam gdzieś mówiono o szabrownikach, a ich akurat nie było, no, tak? Czy nasi, jakaś pani na... radna opowiada o stu zaginionych osobach? Nie wiemy, czy to jest 100 osób jest zaginionych, czy nie, no ale to w ogóle, żeby nie szerzyć, akurat to nie nasza stacja nagrała i nie nasza stacja to szerzyła. Czy no, działacze też tam są na miejscu? I oni też opowiadają wiele rzeczy, że jest naprawdę, szczególnie w tych miejscach, które gdzie już woda przeszła, to po prostu tych służb brakuje, że tak naprawdę tam, gdzie już oko kamery już sobie poszło tak. i nie ma tego, gdzie nie można sobie zrobić PR-u, to tam jest ten problem, że ludzie zaraz zostaną pozostawieni sami sobie, a tam będzie teraz najwięcej pom pomocy tak, potrzebnej tak, tak. w oczyszczaniu, w osuszaniu, w osuszaniu w tak. przecież to są kwestie pomp, które trzeba, trzeba no to jest ca cała tak. masa roboty. Do włosów cała się masa roboty. Nie wysuszy więc chodzi o to, że my będziemy mieli tutaj jeszcze ogrom, ogrom pracy do, do wykonania, no ale też warto jednak mimo wszystko przy tej okazji też nie być, bo jest to powiedzenie, Polak mądry po szkodzie. Ja chciałbym, żeby był Polak mądry po szkodzie, bo niestety mam no, pesymistyczne nastawienie, że nawet po szkodzie nie będziemy mądrzy, dlatego my o, dzisiaj, to jako, to dzisiaj jako, dzisiaj jako Konfederacja... Element trochę za, tylko, uśmiech, tylko powiem tak? jedną, jedną rzecz, że dzisiaj jako Konfederacja zaproponowaliśmy, żeby, żeby jednak powołać Komisję Śledczą do spraw za, tej, za chwilkę tej, tej, tej do powodzi, tego bo to jest naprawdę rzecz, którą należy zweryfikować, nie tylko po to, żeby, żeby wyjaśnić, nie nie tylko po to, żeby osądzić winnych, ale żeby przede wszystkim to się już nigdy więcej nie podobać. Za chwilkę o tym, bo to marszałek Bosak mówił Panie, dzisiaj Panie. też na antenie o tym, że, że chaos i tak dalej, komisja śledcza. Natomiast Polak mądry po szkodzie, właśnie do tego chciałam nawiązać. Pani Urszula Zielińska, wiceminister czy wiceministra, jak ona się. Chcę tytułować klimatu. No, ta, która mówiła, że zbiorniki retencyjne, tamy to w ogóle jest dezinwestycja i to w ogóle jest zubożenie społeczeństwa. Jak już by została tym wiceministrem, tą wiceministrą, tak. przepraszam. Ale dziś nagrała filmik, że trzeba. Budować, trzeba zainwestować w retencję. Ja tu zacytuję, bo żeby widzowie nie myśleli, że ja nie wiem co to jest Racibórz, w małe zbiorniki jak Racibórz do akurat Racibórz, pani minister, to jest największy w Polsce zbiornik retencyjny, ale no przykro mi, że pani minister nawet do tego się nie przygotowała, na nagrała filmik i już retencja jest dobra. Już nie będzie na to, to może pan nie ma racji, że to, to Polak może mądry po tej szkole. Ale no, ja naprawdę, z, już mówiłem o tym, to są niebezpieczni ludzie. To może, to mogłoby być śmieszne, gdyby ta pani nie była wiceministrem, a jest, jest w tym momencie. Są to niebezpieczni ludzie, którzy e, po prostu się na niczym nie znają. No, te wszystkie memy, które po są pokazane, tak, najgorsze jest... Właśnie, właśnie na tym polega, po polega ich śmieszność, że są prawdziwe, Znaczy, że generalnie to jest... To, Straszność, to, jest, niestety os że są to jest osoba, która jest kompletnie niekompetentna, żeby nie powiedzieć dosadniej to jest osoba, która się na niczym nie zna, która uważała, że statki wypijają wodę i dlatego nie ma ja się, dróg wodnych ja po Ja nie jestem ekspertem od retencji, jest prostu, ale wiem, że Racibórz jest ogromny. To już w ogóle oprócz tego. No ale pamiętamy, że ta pani przecież protestowała a, przeciwko budowie tych, że... No, no bo to jest tym, zubażanie co... społeczeństwa. Tym, I to jest dezinwestycja, to są cytaty, a nie ja, ja to tak o nazywam. tym, co wczoraj usłyszeliśmy na antenie konkurencyjnej stacji, że są jednak tutaj też działania Agencji Wywiadowczej Niemieckiej w tak. tym zakresie, no to, to moim zdaniem Pan... nie jest to zbagatelizowania sytuacji. Naukowiec no, może być zwerbowany. Nagle się może okazać, że wiele z tych inwestycji po prostu jest nie w smak interesowi Niemiec, co zresztą tutaj na tej antenie niejednokrotnie powtarzaliśmy. Przy okazji na przykład chociażby mhm. CPK, przecież tam oficjalnie gazety pisały, o tym, że to jest cios w niemiecką gospodarkę i niemiecki, niemie, niemieckie lotnictwo i przewozy lotnicze. No i to wiadomo jest, że rzeczywiście wiele Ale to myśmy z Ale w ogóle za niemieckimi mediami to powtarzają. No, dokładnie to nie jest, media to pisały, Właśnie chodzi o to, że to nie, nawet że to nie jest tajemnica. To, to jest tajemnica Poliszynela, tak. że to są wszystkie rzeczy nie w smak Niemcom. Więc jeśli ktoś w tym momencie idzie w sukurs w tym i tutaj działa w taki sposób, że no, po prostu jest ekoterrorystą, no bo tak to trzeba nazwać, no to generalnie działa na niekorzyść państwa polskiego i powinniśmy przede wszystkim upublicznić. Kto jest finansowany tak. z jakich źródeł? No więc ja troszkę byłam mm -hmm. zawiedziona, że jak, jak słuchałam tego wywiadu w konkurencyjnej tak. stacji, bo że, to był bardzo mocny, ale byłam zawiedziona, jak ten pan powiedział: Nie chciano zwerbować. Ja się nie dałem, ale wiem, kogo zwerbowano. zwerbowano. No i dziennikarz nie dopytał, no tego mi zabrakło. Dlatego no, tak. na komisji śledczej na przykład powinniśmy dopytać, już jest... pod przysięgą. Ale, ale co chciałam powiedzieć? Wyobraźcie sobie państwo, że w, bodajże w 2021 roku wyszła taka deklaracja, którą przygotowały. NGO-sy polskie i niemieckie, podpisali się pod tym polscy politycy, ta deklaracja została skierowana do Komisji Europejskiej, do Europejskiego Banku Rozwoju, do, Euro, do Światowego też Banku, żeby nie finansować żadnych inwestycji na odrze. I wyobraźcie sobie państwo że podpisują się i tego rodzaju no i dokument Tego rodzaju dokument tworzą polskie NGOsy przedstawiciele polskich i niemieckich. Wyobraźcie. A sobie. w sprawie turowa to jakie były ależ dokładnie. A w sprawie a w sprawie yy, energetyki jądrowej, to kto zapowiadał, że będzie na terenie polski? nie zgadza się z, z, z tym, żeby w Polsce powstała elektrownia jądrowa. A, a kto protestował? Przed, przy budowie tunelu pod, pod Świnoujściem, do Świnoujścia no tak, tak. i tak dalej. I proszę państwa, a kto protestował, żeby, żeby nie ratować na przykład Puszczę Białowieską? Przecież to było preludium do tych wszystkich działań, które dzisiaj się dzieją. Mało tego, w Niemczech mogli wycinać na przykład drzewa, te zaatakowane przez Kornik? U nas nie. A dlaczego? Bo drzewo zaatakowane przez Kornik stanowi nadal wartościowe drzewo, które można dobrze sprzedać, a w sytuacji, kiedy w tym samym czasie Przenosi wycinano... Się drzewa nie, ale w tym samym czasie wycinano w Niemczech, co w Polsce, tak, to gdyby tak, na tak, rynku e europejskim pojawiło się zbyt dużo drzewa, które by było za tanie. Więc po prostu Niemcy nie życzyli sobie w tej sprawie konkurencji. Niemcy chcą z Polski ciągle robić po prostu gospodarkę kolonialną. No, no, znaczy Nie chcą mieć po prostu partnera, tylko chcą, tylko chcą mieć po prostu gospodarkę, którą, której, której mogą, mogą wykorzystywać, jeśli będzie słabsza, to będą, to będą sobie ją podporządkowywać. I to jest niestety ale no, widoczne na wielu płaszczyznach. Port kontenerowy. No ale, ale, Na bez... przykład, ale kwestia ale... nawet fabryka Intela, która Obec... nie powstanie Dokładnie. tutaj. Dlaczego? Dlatego, bo już mowa o tym, że mamy tutaj e, zbyt e, brudną energię, więc skoro mamy zbyt brudną energię, no to tutaj nie może powstać taka, taka fabryka itd. Tak tak to są wszystko rzeczy, które są niewyobrażalne, że, że w ogóle do tego dopuszczamy. No bo rząd mówi, że nie dopuszczamy że wy przesadzacie, albo że jesteście, no może niespełna rozumu nawet, przepraszam, ale no tak, tak, tak taki jest stosunek komisji dotych, komisji dotych, do tych, którzy tak mówią. Komisja do spraw wpływów Słuchajcie. wywiadu niemieckiego też warto by powołać. Słodnie. pański szef, marszałek Bosak mówi, że to jest w ogóle taki chaos porównywalny do tego, jaki panował po katastrofie smoleńskiej. To bardzo mocne porównanie. No i właśnie chce komisji śledczej do sprawy wyjaśnienia. Co, co wy Chcieli tak naprawdę wyjaśnić, w, tej sprawie. w tym momencie cały chaos informacyjny jest do wyjaśnienia, dlaczego nie zostały spuszczone, właśnie spuszczona woda, o, którym, o czym mówiliśmy. Jakie, jakie były procedury w tym zakresie? Ucha. Bo być może te procedury na przykład były złe. Może ci ludzie na przykład po prostu posłuchali się bardzo bardzo, nie wiem, zimno jakichś procedur, które są po prostu błędne i należy je poprawić. Bądź też na przykład bali się reakcji na przykład Donalda Tuska. Może to był paraliż na przykład. Sytuacja, sytuacja gdzie taki, taki znak. Że no jednak w takim państwie, gdzie zarządzanym twardą ręką, gdzie, gdzie sędziowie będą musieli robić czynny żal, może zaraz na przykład tego typu różnego rodzaju urzędnik po prostu się bał na przykład spuścić wodę, bo, 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 bo ktoś go na przykład zruga, jeśli nie dostał jasnej, jasnej wytycznej i tak dalej, i tak dalej. No, są, jest naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, które należy wyjaśnić. I właśnie nie tylko po to, żeby dla rewanżyzmu jakiegoś, tylko po to, żeby się po prostu to nigdy w życiu już nie powtórzyło, dlatego bo wagą jest bezpieczeństwo. No rozumiem, że nie będziecie się imać takich metod, jak w tej chwili są, że na przykład się kogoś dociska, żeby koniecznie przyznał się do czegoś, żeby do więzień powsadzać kolejnych urzędników, tylko będziecie chcieli po prostu z wolnej stopy usłyszeć takie zeznania. Nie, no ale to jest oczywiste, że... Czy powołacie zespół jak pana Giertycha i będziecie tu... Proszę nie deprecjonować. Proszę. Proszę. Proszę, mimo wszystko, to, to trochę za daleko. Pani, proszę. Pani redaktor, my jesteśmy. Ja muszę dzisiaj, dopytać. No. Dzisiaj cała Polska jest tak naprawdę ofiarą takiej polityki. Przecież wszyscy o tym mówimy, mówią, że naprawdę w urzędach jest paraliż. Ludzie się boją podejmować decyzje, bo ludzie się zastanawiają, skoro te urzędniczki mogły trafić za tak, no po prostu jakąś wręcz błahostkę albo nawet w ogóle bez jakiegokolwiek, bez jakiejkolwiek winy. Do aresztu i tyle miesięcy siedzą, to ludzie dzisiaj naprawdę są sparaliżowani. Obawiają się, że jak podejmą decyzję, to jak ktoś będzie chciał kogoś zniszczyć, to on za jakąkolwiek decyzję może wylądować w areszcie, w więzieniu. W związku z tym naprawdę dzisiaj Polska staje się ofiarą takiej polityki. Polityki y, po prostu y, nacisków, chaosu braku wymiaru sprawiedliwości, braku tak naprawdę praworządności. Słuchajcie. Ja się tylko jedną rzecz, bo tak, to tak. też naprawdę mhm. chciałbym do, do tego nawiązać, bo faktycznie no i urzędniczka, która ten dramatyczny list napisała, ale też tak. i ksiądz Olszewski, no to jest obraz państwa, które jest silne wobec słabych i słabe wobec silnych, no bo mamy do czynienia z sytuacją, już kolejną sytuacją mordercy na, 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 drogach, na drogach, którego państwo polskie kolejnego już wypuściło. Kolejny, kolejny ucieka. Ci ludzie powinni siedzieć w odosobnieniu, bo są niebezpieczni dla, dla społeczeństwa i tych trzeba by odseparowywać. Natomiast tam ci ludzie niech odpowiadają z wolnej stopy. No, i, ty, I tyle. Ja naprawdę nie przesądzam o winie bądź braku winy. No ale tak, no, przecież no, ale... to nie są groźni przestępcy w tym, tym rozumieniu, których no, który no, mamy do czynienia w z mordercami chodząc... na ulicach. No. To znaczy, dla mnie to jest taki obrazek jest naprawdę nie do zapomnienia. No. Ksiądz w kajdanach jakby miał za chwilę strzelać, mordować no, no ale nie to nie jeszcze, wiem, co... A, a co najgorsze, że to co pani redaktor powiedziała, może dzisiaj ta sytuacja jaka jest. Przyczynia się też do tego, że ta sprawa powoduje paraliż w uruchamianiu na przykład strażaków OSP, którzy są wyposażeni w samochody, w sprzęt kupio kupiony z Mam Funduszu nadzieję, że Solidarności. To jest bo to po bo po jeśli roku. tak jest, no to jest to po prostu naprawdę żyjemy w państwie, trudno powiedzieć, że z dykty. Po prostu państwa nie ma. Słuchajcie, chciałam na koniec jeszcze was zapytać o tę te propozycję tej pomocy finansowej, bo najpierw miliard, potem łaskawą ręką premier mówi. Że 2 miliardy. Ja, no może nie znam się na szacowaniu skutków, i tak dalej, no ale myślę, że to jest bardzo mało jednak. No i dzisiaj słyszę taki komunikat, że no pieniędzy, nie będziemy na to żałować, pieniędzy będzie tyle, ile trzeba, jako szacujemy te, tylko ja nie wiem, ile będzie trzeba, skoro na początek przy czymś takim ktoś proponuje miliarda, potem dwa. To nie wiem, nie wiem, czy tam ktoś wie, jak, jakie będą te potrzeby, bo w ogóle wyskoczenie z taką kwotą chyba też nie jest na miejscu. Kwoty wyssane z palca. No dokładnie. Tylko po to, żeby pokazać opinii publicznej, że one, one są. Natomiast Ale... ja się jedną rzecz tutaj zwrócić na to uwagę, żebyśmy, bo też raportniku pokazywał to, że jednak my wydajemy 25 razy więcej na właśnie tego typu odszkodowania związane czy to z suszą, czy powodziami, niż na same inwestycje w właśnie na przykład retencję, czyli po prostu zwykłą infrastrukturę. I moim zdaniem powinno się odwrócić zupełnie te, te tendencje, żebyśmy nie musieli wypłacać tylu odszkodowań po raz kolejny i po raz kolejny. Nie byłoby No nie byłoby tych ludzkich dramatów i naprawdę odwróćmy tą tendencję, naprawdę inwestujmy w, i naprawdę to urzędzili Nisko, niech Donald Tusk nawet manifestacyjnie po prostu ale panią co? O, o, oby, ale, oby, ale została oby. też połajana za te pożyczki, całe... że nie wolno mówić o kredytach. Tu przyklasne, to może przyklasne takiej decyzji. Całe to ministerstwo to jest jedno wielkie Jeśli nieszczęście. Być. Natomiast, pani redaktor, te środki finansowe to są po prostu żałosne, to są śmieszne. Ja tylko przypomnę, że w 2010 roku, czyli mamy 14 lat później, w sytuacji powodzi, o której niewiele pamiętamy, bo my sięgamy pamięcią do 1997 roku, prawda? Tam też było 12,5 miliarda. To było dwa, tak, 13,5 miliarda jakie to były było. Pieniądze. To y, mało tego w covid covidzie pierwsza transza jaką myśmy uruchomili zaraz dosłownie w pierwszych dwóch tygodniach to było 26 no miliardów. No i za to pójdziecie siedzieć. No fff. No i pani redaktor. Bardzo, no, taka jest sprawa. A przepraszam, a pani redaktor ile wybudowała już tych zbiorników retencyjnych? No nie wybudowała. Nie wybudowała pani. No. A to pani redaktor, nie wiadomo, czy pani też nie pójdzie siedzieć. E, nie, ja się z tym liczę. Ja się z tym jak najbardziej liczę. Państwo też rozumiem, osobiście no, tak, żadnego tutaj... zbiornika nie wybudowali. No, no, nie. no to... natomiast inwestycje są potrzebne, bo no, ale możemy się no, tutaj, trochę pośmiać, ale... Poznać, przede ale przede wszystkim... Nie, to jest śmiech przez łzy, no i, pani no, pani. no i przede wszystkim tych ekoterrorystów należy po prostu... No, odsunąć od Nie jakiejkolwiek. Wiem, czy pan wie, wie, że za to pan też może być mam nadzieję, w więzieniu, bo że ja, za tak to, ja za to zeznawałam Eko, na procesie, Ekoterroryści że są po prostu groźni w Polsce. E, Dziękuję bardzo. Kasia Głyska już czeka ze swoim programem i ze swoimi gośćmi. Kasiu, o czym dzisiaj będzie u was? To trudno witamy oczywiście bardzo serdecznie trudno dzisiaj dyskutować na inne tematy niż te związane z powodzią, a tak naprawdę tym no, jeszcze innym, zbliżającym się tematem, czyli odbudową po powodzi, bo gdzie w niektórych miejscowościach te zniszczenia są gigantyczne, a w innych, gdzie woda cały czas stoi, my, szanowni państwo, będziemy się dzisiaj podczas programu łączyć z naszymi reporterami, którzy są to między innymi w Lądku Zdroju, całkowicie zniszczonym mieście, tam już wody nie ma, ale są miejscowości, gdzie woda cały czas jest, więc trudno oszacować skalę zniszczeń, ale będziemy też rozmawiać na temat tego, w jaki sposób politycy różnych opcji zachowywali się na przestrzeni ostatnich lat i jak działali uwaga przeciwko wszelkim pracom podejmowanym na odrze, była taka deklaracja przeciwko inwestycjom na odrze wspólna polsko-niemiecka i tam się podpisywali politycy niemieccy, ale i politycy polscy, wśród nich na przykład dzisiejszy minister do spraw europejskich, pan minister Adam Szłapka, i pan wiceminister, co prawda już cyfryzacji nie spraw europejskich. Michał Gramatyka i pani wiceminister Aleksandra Gajewska, i pani, oczywiście, wiceminister Urszula Zielińska, ale i pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bonk. Szanowni Państwo, długa jest ta lista. To są ludzie, którzy przez ostatnie kilka lat walczyli o to, żeby nie prowadzić żadnych prac na odrze. W tym tych, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, bo uwaga, przebudowa Odry narusza prawo unijne i stwarza zagrożenie dla naturalnych krajobrazów. No to teraz mamy naturalne krajobrazy tak. i mamy też naturalną zupełnie tragedię, ale też i śmierć kilku osób, więc między innymi o tym będziemy rozmawiać. Tak, smutno. Smutne są te nasze rozmowy, ale nie mogą być inne. Mam nadzieję, że kiedyś wiara i optymizm jeszcze wrócą w ludzi. Dziś o to niestety bardzo trudno. Kasia Gujska zaprasza na swój program ze swoimi gośćmi. A moim raz jeszcze dziękuję i dziękujemy również dziękujemy. Państwu.